Ten program zaprasza sponsor programu firma Koral, producent programów estradowych dla dzieci z udziałem pluszowych postaci z bajek. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku rozmowy w Izbie Ustarki. Cóż za moimi plecami? Budynek, który dobrze znacie. Wiejski Dom Kultury w sołectwie Grabówka. To właśnie tam urządzona jest wyśmienicie Izba Ustarki, do której oczywiście również dzisiaj Was zaproszę. Na wstępie jednak chciałem podziękować za ogrom miłych i ciepłych komentarzy odnośnie pierwszego odcinka, który mieliście okazję zobaczyć. To naprawdę buduje i dodaje werwy do dalszej pracy. Dziękuję serdecznie. Ja już udaję się do wnętrza, a Was zapraszam razem ze mną. W wnętrzu Izby Ustarki panuje niepowtarzalna, wręcz powiedziałbym wyjątkowa atmosfera. Nie brakuje również ciekawych rekwizytów. Na przykład rekwizyt, który udało mi się znaleźć w Izbie Ustarki, ciekawie wyglądający, charakterystyczny. Jak myślicie? Co to takiego? W takim razie wy pomyślcie, a ten czas, który przeznaczycie na szukanie odpowiedzi na to pytanie, zajmijmy dobrą muzyką. Marzy nim chopa, jest baba mieć ta, co w nocy wszaje, nie buczy za dnia. Jak już jest obok i dobrze ci je, to ona wynokwiać chce. Godo ja, myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz, braknie dnia, duch na łopak całki żyć i myśleć trza. Godo ja, myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz, braknie dnia, duch na łopak, całki żyć i myśleć trza. Tej babie geltu, a już śmieje się, jedzie na shopping, bo promocja je. Choć w szranku kiecek ze 40 mo, to oblic się nim w co. Godo ja, myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz, braknie dnia, duch na łopak, całki żyć i myśleć trza. Godo ja, myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz, braknie dnia, duch na łopak, całki żyć i myśleć trza. Tako natura, ta płeć piękno mo, rozwielki larmo, a rozcichą szo. Choby w toś padą, że z babą je źle, to żyć bez niej nie do się. Godo ja, myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz, braknie dnia, duch na łopak, całki żyć i myśleć trza.
Godo, ja myśli mi, jak to pojąć, kto to wie. Żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz, braknie dnia. Duch na łopak, co ki żyć i myśleć trza. Godo, ja myśli mi, jak to pojąć, kto to wie. Żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Zaś ja, nim zrozumisz, braknie dnia. Duch na łopat, całki żyć i myśleć trza. Duch na łopat, całki żyć i myśleć trza. Szanowni Państwo, rekwizyt, który trzymałem przed chwileczką w dłoniach, to rompla szklana. Być może mieliście z nią kiedyś kontakt, jeżeli nie, a chcielibyście zobaczyć, to zapraszam. Izba Ustarki w Wiejskim Domu Kultury w sołectwie Grabówka. My gościmy tutaj, kręcąc kolejne odcinki programu, a Państwa zapraszam, aby odwiedzić to nietuzinkowe miejsce na mapie Śląska. Udało mi się zaprosić dzisiaj i zachęcić do rozmowy sołtysa sołectwa Bełżnica, pana Eugeniusza Katryniok. Witam serdecznie. Witam również. Panie Eugeniuszu, sołectwo Bełżnica. Patrząc na mapę, małe sołectwo na mapie Śląska. Ilu liczy mieszkańców? Sołectwo może nie do końca tak pan powiedział, że małe, bo aż 550 hektarów. Wbrew pozorom jest to sołectwo obszarowo duże, a mieszkańców w porównaniu z innymi sołectwami gminy Gorzyce średnie. Około 1000, przeszło 1000, licząc 1050 osób nasze sołectwo liczy. Czyli obszarowo wcale nie takie małe. Jeżeli chodzi o mieszkańców, 1000 mieszkańców, no też wcale nie skromnie. Stąd też chyba u Was dlatego tyle się dzieje. Bo przez cały czas dbacie o to, aby ta miejscowość, ta ludność integrowała między sobą i sporo się działo. Znaczy, myślę, że takie zadanie moje i Rady Sołeckiej, żeby integrować, łączyć, a nie dzielić. Taki zawsze był, przyświecał mi cel w każdym działaniu, będąc jako sołtys, jako radny, żeby ludzi łączyć i nie dzielić. Sołtysem jest pan jak długo? Drugą kadencję, czytaj, szósty rok. 6 lat. To już sporo, żeby poznać tych mieszkańców z każdej możliwej strony. Pan jako sołtys z pewnością poznał ich z jak najlepszej. Bo tak jak wspomniałem, festyn letni przy waszym domu kultury na Stawach, święty Marcin na Stawach, to sporo wydarzeń, ale jeszcze nie wszystkie, bo ta gama tego kalendarza imprez w sołectwie Bełżnica jest spora. No należałoby tutaj jeszcze dołożyć do tego, że co roku są organizowane baliki dla dzieci, a w międzyczasie odbywają się jeszcze imprezy integracyjne, nazwę tutaj ogólnie ze środków pozyskiwanych z zewnątrz, które odbywają się także w okresie letnim. Ten temat by należało rozwinąć szerzej, ale myślę, że audycja, że nie to miejsce i nie ten czas. Nie ten czas, no. Ale tak. Wyrwał mi to pan tak jakby z ust, bo nie ukrywam, że chciałem zapytać. Działania społeczności lokalnej to jedno. Ale pozyskanie środków na ten cel konkretny, czyli jakieś przedsięwzięcie, to drugie. Udaje się to? Należy powiedzieć tak, udaje się dla tych, kto chcą. Środki, które uzyskujemy, to są środki z różnych stowarzyszeń działających na naszym terenie. I przy pomocy tych środków udaje nam się zorganizować różne, na dzisiejsze czasy, nietypowe rzeczy w imprezy, jakby to nazwać, integrujące mieszkańców. Jednym z nich ostatnich, bo należało, bo nie sięgamy do historii, ale ostatni, który pan na pewno też o nich słyszał i uczestniczył, był rajd rowerowy szlakiem kaplic parafii Rogów, który w samym zamierze był ukazanie kaplic na terenie parafii i wyznacznikiem tego, jakby dobrego tego rajdu było to, że większość ludzi powiedziała, o, tam są takie rzeczy, mieszkańcy, którzy na terenie naszej parafii nie wiedzieli, że w Odrze, w Bełżnicy, w Rogowie są takie zakątki, których jeszcze nie byli i takie stare rzeczy, które warto było obejrzeć. Ja dziękuję stowarzyszeniu za pozyskane środki, a ludziom za udział. Po prostu to cieszy,
że się coś organizuje, to są osoby uczestniczące w tym. Drodzy Państwo, faktycznie sporo dzieje się w Bełżnicy, w sołectwie Bełżnica. Gdyby spojrzeć na grafik tych imprez, to wygląda naprawdę imponująco. Już poznaliśmy możliwość organizacji tych imprez w małych środowiskach. Poznaliśmy również możliwość pozyskania środków. Dowiedzieliśmy się, że Bełżnica jest tym miejscem, które odpowiednio zaznacza się na mapie Śląska i jest warte odwiedzenia. Panie Eugeniuszu, będąc w Bełżnicy, co warto zwiedzić? Na co warto zwrócić uwagę? Należy do Bełżnicy, należy wybrać się, nie należy, można wybrać się. Zalecane jest wybrać się na rowerze. I tutaj mamy taką perełkę, kaplicę na Stawach. To jest kaplica neogotycka, według danych historycznych, która powstała gdzieś w 1915-20 roku. Jest bardzo ciekawa wewnątrz, może nie na zewnątrz, ale wewnątrz. Należy przyjechać, otworzyć drzwi. I tutaj chcę powiedzieć, jest to jedna kaplica, jako, wydaje mi się, jaka jedna z niewielu, która nie jest zamykana. Można wejść, zobaczyć płaskorzeźbę Chrystusa Króla i krucyfiks, na którym Jezus jest z ubitymi rękoma. Jeszcze jedną ciekawostkę powiem tutaj odnośnie tej kaplicy. W 2013 roku na naszą prośbę poprzedni papież udzielił błogosławieństwa wszystkim, którzy odwiedzają to miejsce jako specjalne miejsce do modlitwy i polecam. Innym elementem, którym bym polecił do odwiedzenia Bełżnicy, a zarazem do skorzystania z tego, byłby kompleks sportowo-kulturalny przy boisku LKS-u. Tutaj mamy świetlicę w jednym zespole, świetlicę, siłownię plenerową, plac zabaw i boisko. O boisko otwarte dla wszystkich, niezamykane, murawa wspaniała, nikt nie goni. Proszę korzystać. Panie Eugeniuszu, wspomniał Pan, że warto wybrać się na rowerze. Czy przez Bełżnicę przebiega szlak rowerowy? Nie bezpośrednio. Do Bełżnicy teraz jest nowy, jest ścieżka rowerowa na granicę Bełżnicy. Ze względu na warunki geologiczne, nazwijmy faktycznie, Bełżnica jest gęsto zabudowana w tym segmencie, gdzie by można było zrobić, nie ma możliwości zrobienia ścieżki rowerowej. Ale poszczególne drogi, te boczne, są na tyle bezpieczne i utwardzone. Mamy wszystkie drogi utwardzone asfaltem, więc po których można się poruszać spokojnie, więc jeżeli można zaprosić Państwa, zapraszam do Bełżnicy, do odwiedzenia. Jeszcze taką perełką naszą jest Buczyna Bełżnicka. Cóż to takiego? Ta Buczyna Bełżnicka. Buczyna Bełżnicka, wydaje mi się, że jest to sama nazwa, jest to część lasu, w którym większość zajmują buki. Są tam stare buki, przestrzeń, tak, dolna jest niezarośnięta, widać przestrzeń, a zarazem widać ogrom buków, drzew buk. Bardzo ładna przestrzeń, widoki wspaniałe, a na dodatek tło lasu świerkowego w oddali i tworzy niepowtarzalny klimat. Zapraszam. I tutaj jeszcze mogę się pochwalić, panie redaktorze, że ta część łączy się z Lasem Rogowskim i Lasem Krzyżowickim. Jest to zespół lasów, który, jeżeli wchodzimy w jednej miejscowości, wychodzimy z drugiej, no coś przepięknego. Zresztą pan redaktor, myślę, że... Drodzy Państwo, znam te tereny i wcale nie przypadkiem dzisiaj w programie chciałem zwrócić na nie uwagę. Stąd też zaprosiłem sołtysa sołectwa Bełżnica, pana Eugeniusza Katryniok, aby wskazał nam te miejsca godne uwagi. Już wiemy, że warto wybrać się, nawet wiedząc, że przez Bełżnicę nie przebiega szlak rowerowy, ale wystarczy zboczyć odrobinę z trasy, ścieżkami stricto utwardzonymi udać się w to miejsce, o którym wspomnieliśmy. A zresztą chyba nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy się dzisiaj wybrali tam z kamerą. Bełżnica to wieś położona w województwie śląskim w powiecie wodzisławskim na terenie gminy Gorzyce. Geograficznie miejscowość leży u stóp wzgórz leśnych Płaskowy Żurybnickiego.
Ze wzgórza położonego 256 metrów nad poziomem morza rozciąga się widok na dolinę Odry i Olzy aż po Bramę Morawską. Wioska istniała prawdopodobnie już w pierwszej połowie XIII wieku. Na terenie dawnej wsi, oprócz drewnianych krytych słomą domostw, dały się zauważyć zabudowania folwarczne, młyn, karczma i kilka stawków. Poniżej wsi w dolinie Odry znajdowały się potężne stawy, a wśród nich staw olzański. Osuszono je w XIX wieku, a tę część wsi nazywa się Bełskimi Stawami. Obecnie sołectwo może poszczycić się gęstą zabudową mieszkalną. Mieszkańcy dbają w pełni o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. W sposób szczególny daje się to zauważyć w dbałości o tereny i obiekty publiczne, jak również prywatne posesje, które każdą porą roku wyglądają wyjątkowo i lśnią czystością. Warto nadmienić, że gospodarze sołectwa dbają o zachowanie i rozwój tożsamości wsi. Odwiedzając cyklicznie Bełusznicę, nie trudno zauważyć stałe zmiany na korzyść sołectwa oraz plany rozbudowy i działalności na rzecz mieszkańców. Do ciekawych miejsc, które warto zobaczyć w sołectwie, należą między innymi kaplica neogotycka na stawach, w której wnętrzu zachowały się ciekawe fragmenty cokołu z płaskorzeźbą Chrystusa. Urokowi kaplicy bez wątpienia dodaje otaczające ją zadrzewienie. Odwiedzając ten urokliwy zakątek śląskiej ziemi, warto zwrócić także uwagę na krzyż przydrożny z XX wieku, ustawiony na skrzyżowaniu ulicy Wałowej i Raciborskiej. Ciekawostką są wały, czyli groble na stawach, po których dziś biegną trakty drogowe. Bełusznicki Las, nazwany Bełusznicką Buczyną, szczyci się swoją nietuzinkowością ze względu na występowanie wielu chronionych gatunków roślin. Działalność człowieka nie doprowadziła do całkowitego przekształcenia naturalnej szaty roślinnej. Warto wspomnieć, że Bełusznicki Las łączy się z Lasem Rogowskim i Czyżowickim, tworząc jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów rekreacyjno-krajoznawczych Górnego Śląska. Wieś Bełusznica to atrakcyjne miejsce spacerów, zarówno pieszych, jak również rowerowych, a także w określonych porach prawdziwy raj dla grzybiarzy. Partnerem programu jest Radio Bercik, najlepsze radio w sieci www.radiobercik.eu. Pan Eugeniusz Katryniuk jest dzisiaj gościem w Izbie Ustarki. Dziękuję za przekazane informacje dotyczące jakże urokliwego miejsca na mapie Śląska. Drodzy Państwo, nawet wpisując w mapach ogólnodostępnych nazwę miejscowości Bełusznica, macie pewność, że dotrzecie w to miejsce, bo to tylko i wyłącznie jedna miejscowość o takiej nazwie w Polsce. Panie Eugeniuszu, dziękuję za mile spędzony czas, za wspólną pogawędkę i za to, że udało nam się napić tej aromatycznej kawki w Izbie Ustarki. Dziękuję za zaproszenie. Zapraszam do Bełusznicy. Dziękuję jeszcze raz, panie redaktorze. Do widzenia Państwu. Ale z czym ja nie powiem nic, niech zapsuć tego.
Drodzy Państwo, w naszej izbie zrobiło się nad wyraz gwarno, a to za sprawą kolejnych gości, których udało mi się zaprosić na aromatyczną kawę i pogawędkę przy stole w izbie u Starki. Uśmiechnięci, pełni dobrego humoru i zawsze przygotowani, by podzielić się swoim muzycznym wnętrzem. Zespół Harmonik, witam serdecznie. Ola, cześć, Damian i Dawid. Witam Was bardzo gorąco. Połomia, mała miejscowość na mapie Śląska i dziwnym trafem wszyscy jesteście z Połomia. Ale mamy tu jednego emigranta. Wyemigrował do Świerklan. Ale też pochodzi z Połomii. Z Połomii. Czyli informację miałem dobrą. Tak. Z Połomii. Ola i Damian, poznaliście się już dawno temu. Ale poznaliście się, co was skłoniło ku temu, że nie wiem, zwróciliście na siebie uwagę? To, że jeden grał, drugi grał, ja śpiewałam, ty grałeś? I no, oprócz tego jeszcze to, że jesteśmy sąsiadami, byliśmy sąsiadami. Już nie jesteśmy mężczyznami. Już mieszkacie razem, przestaliście być sąsiadami. Oj, drodzy Państwo, taki rodzinny skład mi się dzisiaj trafił w naszej izbie u Starki. Chciałem Was zapytać już teraz całkiem poważnie, bo zespół Harmonik na śląskiej scenie muzycznej dał się zauważyć, o ile dobrze pamiętam, w roku 2014. Pamiętacie to pierwsze wyjście na tą nieco większą estradę niż ta, do której byliście przyzwyczajeni? No to była końcówka 2014 roku, w Kępnie dokładnie. Pierwsza taka scena, większa publika, no ale wyszło super. Ola, jakie było wrażenie? Wyszłaś na scenę, mikrofon w dłoni, drżał ten mikrofon wtedy? Troszeczkę drżał, trochę stresu było, ale była też taka ogromna ciekawość, takie... Było to coś innego, bo wiadomo, no, występowaliśmy już razem nieraz, ale na tak dużej scenie to był pierwszy rzeczywiście występ i no, stres był, ale była też ogromna radość i taka ciekawość, jak to będzie. No dziś wiemy, że było bardzo fajnie, że było super i że było to coś, co dało nam wiele radości i co chcemy robić. Muzyka przez cały czas, odkąd pamiętam, towarzyszyła Wam. Nawet bodajże podczas Twojej uroczystości pierwszej Komunii Świętej mieliście okazję już wtedy, jako takie małe brzdące, razem popracować. Dokładnie tak było, ale jeszcze wrócę do wcześniejszego pytania. Poznaliśmy się rzeczywiście w Połomii, bo byliśmy sąsiadami, jak Damian powiedział. Natomiast występowaliśmy już od dziecka razem no, na tych mniejszych scenach początkowo, potem to coraz szerzej zasięgało. Natomiast na mojej pierwszej Komunii Świętej wystąpiliśmy razem po raz pierwszy w duecie. Od dłuższego czasu, obserwując Was jako zespół Harmonik, daje się zauważyć, że nie macie żadnego problemu z publicznością. Oczywiście gdzieś tam ten stres, ta trema jest, bo ona towarzyszy każdemu wykonawcy, który wychodzi na scenę, ale być może to przygotowanie do tego wyjścia na scenę, czyli te Wasze wspólne wojaże muzyczne, jakoś przygotowały Was do tego. Nie czujecie tego? No wiesz, mamy o tyle łatwiej, że jak wspomniałeś, jesteśmy małżeństwem, więc... Jesteśmy nie tylko na scenie razem, ale też w życiu prywatnym, więc to daje nam taką możliwość, że i tych prób możemy robić więcej. No i też na co dzień obcując ze sobą, no, potrafimy się porozumiewać bez słów. Jak chyba każde małżeństwo. Pewnie coś o tym wiesz. Każde dobre małżeństwo jest w stanie porozumieć się bez słów. Tak jest w przypadku Oli i Damiana. No a co z Dawidem, który wyemigrował z Połomii i musi wybrać się czasami na próbę znów do rodzinnej miejscowości, czyli do Połomii. Jak ty się z nimi dogadujesz? Już bez słów, czy trzeba od czasu do czasu tupnąć nóżką? Od czasu do czasu tam tupnąć nóżką trzeba, ale to bardziej Damian tam tupie tą nóżką niż ja. Ale współpraca jest moim zdaniem bardzo dobra. I zespół jest ogarnięty jako tako. Mamy dobrego szefa, także no, musimy z Dawidem być grzeczni. Ktoś musi trzymać. No i drodzy Państwo, wyszło szydło z worka, kto wiedzie, prym. Aczkolwiek jeszcze nie pytam o liderów, bo z liderami w zespole to tak różnie bywa. Tutaj mamy do czynienia z dwoma przystojnymi mężczyznami. No i jest pani, na którą z pewnością większa część publiczności od razu zwraca uwagę. Taka frontwoman.
No, ja tak powiem, jakby nie frontwoman, to, to by nie było tego zespołu harmonik i chyba nawet by nie było grania. Ja myślę, Damian, że nie jest tak, jak mówisz, bo sporo dobrych utworów znajduje się na waszej płycie. Sporo tych utworów daje się zauważyć na antenie telewizyjnej, sporo utworów emitowanych jest w rozgłośniach radiowych, czyli ten harmonik stał się już takim produktem rozpoznawalnym na rynku śląskiej sceny muzycznej. Czy to przełożyło się tak troszeczkę na życie prywatne, że wybieracie się do sklepu, idziecie do sklepu z wózkiem, a tam pani gdzieś tam patrzy z boku i mówi: to są oni, ja ich znam z telewizji. No już tak dużo razy się zdarzyło, że w jakimś sklepie albo na jakiejś stacji to zaczepiali nas tam ludzie i pytali się, czy to jesteśmy my z zespołu Harmonik, czy jakąś płytę mogą od nas dostać albo jakiś autograf. Więc to jest bardzo miłe. Czy to jest dla was sytuacja krępująca, czy na dzień dzisiejszy już się przyzwyczailiście do tego? To jest zawsze bardzo miłe, jak ktoś podchodzi i mówi, czy to naprawdę wy, czy może tą płytę dostać, przywitać się chociażby. Jeżeli ktoś mówi, że coś wychodzi nam dobrze, no to, to nam dodaje skrzydeł i wtedy tym bardziej nam się chce pracować. Czyli jest to jednym słowem motywujące. O początkach zespołu Harmonik już sporo się, drodzy Państwo, dowiedzieliśmy, chociaż rozmawiamy tylko i wyłącznie chwilę dzisiaj w izbie Ustarki. Wasza muzyczna pasja to również wasze życie, które razem udaje wam się bardzo dobrze zszywać w całość. Wzorowe małżeństwo, rewelacyjny skład w zespole wraz z adoptowanym Dawidem, który dociera do Połomi. Oczywiście ten adoptowany w cudzysłowie, bo on się bardzo dobrze czuje w tej harmonikowej rodzinie. Czy to, co udało wam się wypracować do tej pory, jest dla was wystarczające, czy oczekujecie czegoś jeszcze, być może większych scen, świateł bardziej kolorowych? Ja myślę, że nie to jest najważniejsze. Nie najważniejsze są światła, czy sceny duże, czy kolorowe. Najważniejsze dla nas jest to, żeby muzyka, którą tworzymy, trafiała do serc tych, którzy nas słuchają, do naszej publiki. I jeżeli oni będą się cieszyć, jeżeli dla nich ta muzyka będzie fajna, będzie im dawała dużo radości, to dla nas również. I dla was wtedy jest to wielką satysfakcją. Tak, dla nas właśnie to jest priorytetem. Zawsze trudne pytanie. Jak określacie? Ale ja jeszcze oczekuję takiego hitu, co będzie go śpiewała cała Polska. To nie wiem, czy nie trzeba byłoby się wybrać do którejś z szatni sportowych. Wtedy sukces prawie że murowany. Sami przyznacie, że można barwnie opowiadać o różnych wykonawcach, na przykład dzisiaj o zespole Harmonik, wykonawcy śląskiej sceny muzycznej, ale najlepszą wizytówką każdego wykonawcy jest jego dzieło. Stąd też dzisiaj niespodzianka. To zespół Harmonik zapowie swój kolejny teledysk, który będziemy mieli okazję zobaczyć już za moment. Zapraszamy do naszej piosenki pod tytułem Serce Moje.
jesteś ze mną i spełniasz moje marzenia. Miałaś tak mało lat, w dłonie chwytałaś wiatr, uśmiechem dałaś mi znak. Serca mówiłaś, że będziesz już tylko moja. Serce moje, tak we twoje, tak we twoje od lat, tak we twoje, aż skończy się świat. Serce moje, tak we twoje, tylko z tobą, moje kochanie, my życie ma sens. Tak we twoje od lat, tak we twoje, aż skończy się świat. Serce moje, tak we twoje, tylko z tobą, moje kochanie, my życie ma sens. Serce moje, tak we twoje, świat. Serce moje, tak we twoje, tylko z tobą, moje kochanie, my życie ma sens. Tylko z tobą, moje kochanie, my życie ma sens. Obserwując śląską scenę muzyczną, nie trudno zauważyć, że zespół Harmonik dba odpowiednio o swój PR. Wasze utwory w rozgłośniach radiowych, w stacjach telewizyjnych, na listach przebojów zajmują czołowe miejsca. Czy to w jakikolwiek sposób przekłada się na wasze angaże, czyli to co lubicie, sceny, praca z publicznością? Z pewnością się przekłada, tych telefonów jest coraz więcej. Trudno mówić o tym dzisiaj w obecnej sytuacji, natomiast grafik jakby sprzed kilku miesięcy zapowiadał się bardzo obiecująco, no i myślę, że jest coraz lepiej, że jest tego grania coraz więcej i coraz to szersza publika upomina się o te koncerty i to nas bardzo cieszy. Tak jak sama zwróciłaś uwagę na ten fakt, że teraz trudno mówić o tym, jaki jest ten sezon, bo on nas zaskoczył wszystkich. Wy z tego co mi wiadomo nie tylko żyjecie z muzyki, ale również pracujecie zawodowo, stąd też jest nam z pewnością łatwiej w obecnej dobie. Ale czy nie brakuje wam teraz tych koncertów, tych spotkań z publicznością, do których byliście, w zasadzie przywykliście, byliście przyzwyczajeni przez cały czas? Bardzo nam brakuje. Każdy weekend to są takie wspomnienia też. Gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby sytuacja była troszeczkę inna. Natomiast staramy się ten czas dobrze wykorzystać. Cieszymy się z tego, że mamy mnóstwo czasu dla siebie, dla rodziny, dla nadrobienia zaległości, jakieś tam zrobienia rzeczy, na których wcześniej nie mieliśmy czasu. Także staramy się dobrze ten czas wykorzystać. No i tak jak powiedziałeś, dobrze, że mamy też inne prace przed sobą, że mamy prace zawodowe na co dzień i no nie mamy dzisiaj problemu z tym, z czego żyć. Ola szczególnie się cieszy z tego, że teraz ma wszystko poremontowane. Soboty tak, i wszystkie są. W ogóle Damian się nie dziwi. Ja w domu też zrobiłem porządki przez pierwsze 2 tygodnie pandemii takie, których nie zrobiłem przez 24 lata po ślubie. No, o to właśnie chodzi. Dlatego mówię, że staramy się jak najlepiej wykorzystać ten czas. Tak. Prywatnie jesteście małżeństwem, macie 2 dzieci. Tak. Czy dzieci poszły w ślady rodziców, grają, śpiewają? No córka na razie poszła w ślady rodziców, jest w szkole muzycznej, uczy się na fortepianie. A z Antkiem to zobaczymy co będzie, bo na razie ma 4 latka, to jeszcze ma trochę. Ale interesują go te czarne i białe przyciski, czy nie zobaczą? Już go interesują. Muzykuje na swój sposób. Dawid, jak to jest u ciebie w domu? U mnie w domu mam też córeczkę małą. Ma 2,5 roku i też już zaczyna śpiewać, grać na swoich małych organkach, jakieś tam pierwsze dźwięki.
A kiedy tata wyciąga saksofon i zaczyna grać w domu, razi ją ten dźwięk? Czy wręcz ciągnie ją do tego ciągnie instrumentu? To jest taka uciecha, że nie ma słów na to. Czyli jednym słowem, zespół harmonik. Harmonia utrzymana przez cały czas. Harmonią zaszczepiają nie tylko odbiorców ich koncertów, nie tylko tych, którzy słuchają ich utworów, ale zaszczepiają również najbliższych, z czego niezmiernie cieszę się razem z wami. Przez cały czas z uśmiechem na twarzy, przy stole, gdzie królowała aromatyczna kawka, Ola, Damian i Dawid, czyli zespół Harmonik. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że poświęciliście odrobinę czasu, spotykając się dzisiaj razem z nami w rozmowach w Izbie Ustarki. Myślę, że udało nam się zainteresować naszych telewidzów harmonikiem, ich życiem prywatnym, szczyptą informacji z branżowej sceny muzycznej, z czego niezmiernie się cieszę. My też się cieszymy i bardzo dziękujemy za zaproszenie, było nam bardzo miło, kawka rzeczywiście bardzo aromatyczna i smaczna. Przypomnę, że moim i Państwa gościem w rozmowach w Izbie Ustarki był zespół Harmonik. Uśmiechnięty, pełen werwy i zapału, by pojawić się na Waszych imprezach. O ile oczywiście pozwoli nam na to obecna sytuacja. Ola, Damian i Dawid. Zespół Harmonik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za poświęcony czas i miłą pogawędkę przy stole. Dziękuję. Wziąć miłość niebanalną, jak ją przeżyć? Skąd wziąć chłopca i dziewczynę, by uwierzyć, że istnieje taka miłość, że być może raczej trudny do zgryzienia to jest orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Chciałbym znaleźć taką miłość i zobaczyć niebanalną wraz z dziewczyną, co to znaczy? Czy to zdarza się na świecie, czy być może chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech? Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. I spotkałem na mej drodze właśnie ciebie. Skąd naprawdę tam się wzięłaś, dotąd nie wiem. A wynikła wielka miłość, tak być może, chociaż trudny do zgryzienia to był orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Czy to będzie taka miłość niebanalna? Czy historia ta okaże
się fatalna, bo naprawdę to przewidzieć nikt nie może. Jaki trudny do zgryzienia będzie orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca kolejnego odcinka Rozmów w Izbie Ustarki. Cieszę się niezmiernie, że po raz kolejny miałem okazję spotkać się razem z Wami. Być może rozmowy podejmowane z moimi gośćmi na tyle Was zainteresowały, że z niecierpliwością będziecie czekali na kolejny odcinek. Ja już wiem, kto będzie moim gościem i jakiej muzyki posłuchamy. A Was zapraszam na kolejny odcinek Rozmów w Izbie Ustarki. Kłaniam się nisko. Tomek Ciba.